Mój kolejny gość już wchodzi do samochodu, Natalia Lesz. Zapraszam cię. Zapraszam cię. Hej, chodź. Tutaj z kawusią elegancko. Pasy tylko zacznij, proszę. Daj, ja cię potrzymam. Dobra, dzięki. Właśnie tutaj panowie mnie ostrzegali, żebym nie brała kawy, ale... Ale możesz, proszę, tylko pasy zapnij. Jaki ty masz ładny make-up. Lato. Słuchaj, co cię łączy z Szymborską? Ta-da! Poczekaj, zapnę się. Zapnę się. A to aż tak niebezpieczne. Zanim odpowiem na to pytanie, czekaj. No, nie no, Wisława Szymborska. Po prostu kobieta, jedna z niewielu kobiet, które... Niewielu, coraz więcej mamy fajnych kobiet, ale naprawdę, no, kobieta historia. No i chciałam powiedzieć, że ty jesteś tego przykładem, że mamy coraz więcej fajnych kobiet. No, gdzie mi tam... Opowiadaj, co cię łączy z Wisławą Szymborską. No tak, mam ograniczony czas. Zapraszamy na spektakl przede wszystkim, który premiera spektaklu odbywa się jutro. O, czyli właśnie, już. W scenie Relax, tak? Jest to głównie, jest to spektakl, który zainicjowała Grażyna Szapołowska razem z Kasią Jungowską, czyli z córką, która jest reżyserką i która wyreżyserowała ten spektakl. I jest to takie nasze skromne oddanie hołdu noblistce, no bo mamy oczywiście stulecie jej urodzin. Stulecie urodzin, Boże. Stulecie jej urodzin, tak. Ja, moja część została nagrana wcześniej, ja wcieliłam się i trudno mi to... Mówić. Krępujesz się, boisz się, o co chodzi? I to. Po prostu doświadczyłaś takiego zaszczytu, że twoja skromność nie pozwala ci o tym powiedzieć? Dobrze rozumiem? No może trochę tak. Wcieliłam się w młodą Szymborską. No dobra, powiedziałaś to już, to teraz już może... Słuchaj, można otworzyć okno? Tak, mogę ci włączyć tutaj, zobacz, klimatyzację nawet, jakbyś chciała. O, super. Jak ci gorąco. Rozumiem, że rozmowa o... O Szymborskiej, o wcielaniu się w Szymborską. Proszę, tak lepiej? Wieje ci to ładnie? Super, jest, dzięki. Także wiesz, takie propozycje się nie zdarzają często i wcielić się jeszcze w Szymborską, no to było to coś... No, wspaniałego. No, ale powiedziałeś, że ty się pojawiasz, że twoje kwestie są nagrane. Czyli jak skonstruowany jest ten spektakl? Spektakl jest, ma dokładny rytm. To znaczy mamy też interakcje między sobą, czyli rzeczy, które są nagrane. Jest lektor, który jest na scenie, jest Grażynka, która jest na scenie i mamy... poniekąd ze sobą interakcje, pomimo, że moja część była wcześniej nagrana, więc jest to taki spektakl, można powiedzieć, multimedialny. I będzie grany w całej Polsce i mam nadzieję, że będziecie Państwo dla nas łaskawi, a szczególnie dla mnie. Jak się przygotowywałaś do tej roli? Bo Sława Szymborska, no, była charakterystyczna. Czy tutaj, że tak powiem, przeszłaś jakieś wyjątkowe przeszkolenie, żeby wejść w tę rolę i żeby mieć te nawyki? Nie wiem, zaczęłaś palić? No, musiałam troszkę palić w trakcie nagrań. Ja nie palę na co dzień. Na początku wydawało mi się, że takim naj... że powinnam ją przedstawić jeden do jednego, żeby nie zrobić żadnych przekłamań. Mm-hmm. Ale to jest niemożliwe. Próbowałam odzwierciedlać jej gestykulację, która była też taka charakterystyczna. Ona miała ręce zawsze często przy sobie. W sposób bardzo charakterystyczny paliła papierosy. Miała najczęściej jedną rękę tutaj. Tak się obejmowała. I była bardzo często uśmiechnięta. Mm-hmm. To, co zauważyłam, oglądając materiały, że ona miała, bez względu właściwie na sytuację, miała najczęściej taki... przez ten dystans chyba i to jej poczucie humoru, jakie miała. Miała taki grymas uśmiechu na twarzy. I już niektóre z tych rzeczy starałam się oczywiście odzwierciedlić, ale żeby próbować wejść w nią jeden do jednego, myślę, że po pierwsze nie jestem na tyle odważna, po drugie bałabym się, że robiłabym rzeczy, które nie są prawdziwe, więc starałam się znaleźć jakieś miejsca zaczepienia, które są gdzieś może podobne.
No i mam nadzieję, że wyszło to na tyle prawdziwe, że nie będzie to jakaś straszna profanacja. Jesteś skromna po prostu. Ale, nie, nie. No. Ale widziałaś siebie później? Jeszcze nie widziałam finalnego nagrania. Aha. To jest jeszcze... Ciekawa jestem jeszcze, wiesz, jakie są odczucia, czy rzeczywiście... Wiesz, ja też nie mam żadnego dystansu do tego, no bo jednak... Tak. I też wiem, że zmieniały się jeszcze do wczoraj, zmieniały się wizualizacje, bo to jest pomieszane z wizualizacjami bardzo pięknymi, więc nie widziałam finalnego. Kto tutaj był dla ciebie największym wsparciem w odtworzeniu tej roli i co z tekstem? No tekstu było sporo do nauki. Największym wsparciem kto był? Chyba Kasia Jungowska i Grażynka Szapołowska. Ona, my się znałyśmy z poprzednich projektów, zwłaszcza z Grażyną i one od początku mnie bardzo wspierały i nadal wspierają i naprawdę są super. O, widzę się. Więc one były największym. Jakoś tak dawały mi otuchy. No Grażyna pięknie recytuje poezję Szymborskiej. Niektóre wiersze, które chyba nie są tak szeroko znane. Ale w ogóle... O! Dzień dobry! Panowie policjanci też oglądają one rano. A nie wolno w trakcie jazdy. Wiesz, takim chyba moim założeniem numer jeden w tym spektaklu było to, żeby pokazać Szymborską od tej strony właśnie dystansu do świata, poczucia humoru, inteligentnego poczucia humoru. Ona była jajcarą. Ale my to wiemy, czy my tego nie wiemy? Bo ja właśnie nie wiem, czy wiedziałaś o tym, że ona miała takie... Ja nie wiedziałam, ale nie wiem jak reszta, wiesz, może... Ja też do końca nie wiedziałam, znaczy wiedziałam, że ona ma fajne poczucie humoru, ale że rzeczywiście nawet chyba powiedziała, że poczucie humoru jest największym... Czekaj, jak ona to powiedziała? Poczucie humoru jest największą... Jezu, no to mam to zapisane, poczekaj, bo teraz już nie mogę. Teraz nie możesz. Teraz już nie mogę tego, wiesz, się zatrzymać w tym momencie. No to poczucie humoru jest największą. Żart jest najlepszą rekomendacją powagi, właśnie. Żart jest największą rekomendacją powagi. I ona też pisała oprócz tych esejów czy wierszy, pisała też. No i oprócz limeryków, o których też wiemy, pisała też takie żartobliwe formy literackie, które wymyśliła gatunek literacki. Lepieje na przykład. Słyszałaś o tych lepiejach? Lepieje. Były też odwódki. No. Słyszałaś o odwódki? Nie. Odwódki to są takie krótkie wierszyki, które przestrzegają przed skutkami picia alkoholu. Okej, no to dobre. Chcesz posłuchać? No, masz coś? Mam, bo wiedziałam, że raczej nie zapamiętam. Słuchaj, są wspaniałe. Od wina wszędzie łysina, na przykład. Od whisky ile raz niski. Od koniaku finał na haku. Od likieru równy zeru. Od bourbona straszna śledziona. Od martini potencjał mini. I tak dalej. A w ogóle lepiej jak nazwę tego gatunku literackiego wymyślił Michał Rusinek, tak. A masz lepiej je też, żebyśmy podały przykład? Tak, dawaj, bo to jak jesteś tak aż tak przygotowana, no to ulep nam coś. Jestem, słuchaj, pierwszy raz w Onecie rano, więc musiałam się chociaż trochę przygotować. Lepiej co? Lepiej złamać obie nogi, niż miejscowy zjeść pierogi. Tak. Lepiej mieć życiorys brzydki, niż tutejsze jadać frytki. Lepiej mieć horyzont wąski, niż zamawiać tu zakąski. Lepiej wynieść się z osiedla, niż tu przełknąć choćby knedla. No proszę. No właśnie, lepiej. Powinnam teraz coś, wiesz, szybciutko. Lepiej jeździć z Onet rano niż... Czekaj, lepiej jeździć z Onet rano niż... No. Rano, czekaj, w rym do rano. Niż wciąż robić to samo. O, pięknie. No i mamy to. No widzisz? No dobrze. A powiedz mi jeszcze, bo oprócz tego, że tutaj rozmawiamy sobie o Szymborskiej, to ostatnio poczyniłaś też płytę dla dzieci. Tak.
I tutaj też pojawia się wspomniany Michał Rusinek. Też się pojawia wspomniany Michał Rusinek. Co to za płyta? Jest to płyta opracowania muzyczne wierszy Michała Rusinka. Michał, przepraszam, wymkło mi się. Ale Michał, jak ktoś jest rodzicem, który czyta swoim dzieciom, to Michał jest naprawdę jednym z ulubionych autorów dziecięcych. Zresztą nie tylko dziecięcych, ale akurat w kwestii dziecięcej teraz dyskutujemy. Tak. I ty wzięłaś te... wierszyki domowe. Wiersze tak. domowe i... I właściwie też inicjatorką projektu jest Urszula Borkowska, która postanowiła, że napisze muzykę do tych wierszy, wierszyków domowych. I ja już weszłam, kiedy część muzyki była napisana. Ona wybrała z całej książki wybrała 16 utworów, do których powstały opracowania muzyczne. No i w ten sposób powstała płyta dla dzieci, której premiera była... miesiąc temu. Płyta jest już dostępna wszędzie, no i są to piosenki dla dzieci, które mają fajny żart, są inteligentne, są przyjemne dla ucha, nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, bo wiadomo, że, te, że ta muzyka dziecięca pozostawia dużo do życzenia. Kto tutaj był dla ciebie najważniejszym recenzentem w tej, przy tej płycie? A wiesz, że jeszcze nie mamy żadnej recenzji tej płyty, co jest ciekawe, więc zapraszam Onetrano do recenzji. Okej. Wiesz, chyba dzieci, chyba moja córcia, która zna na pamięć wszystkie piosenki. Wydaje mi się, że... Ile ona ma teraz? Ona ma 8 lat. Ojej. I myślę, że ta płyta jest... Kiedy to się urosło? Tak, 8 lat. Tak. Ale wiesz, ona już jest w takim wieku, że ja próbuję tutaj ją zachęcać do słuchania ambitnej muzyki dziecięcej, ale ona już dryftuje w stronę rapu, hip-hopu, czyli właściwie piosenek, których ja nie słucham, ona zaczyna słuchać. Ale wiesz, jeszcze możesz się od niej dużo nauczyć. Nie wiem, czy chcę. Nie wiem, czy chcę na tym etapie, bo dziwne są te wybory muzyczne dzieci czasami. O, już koniec? Tak. Ja się jeszcze nie rozgadałam, a to już koniec. Tak, ale zobacz, Natalia Kukulska jest. Natalia Kukulska, tak, której tak. też nigdy nie poznałam osobiście, więc no to teraz będziecie miło. Miały okazję. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Idziemy do teatru. Będziesz jutro? Będziesz jutro w teatrze? Nie wiem jeszcze. Pogadamy. Aha, to pogadamy. 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 Ja muszę mieć kalendarz, wiesz, żeby wiedzieć, co ja robię jutro. Natalia Lesz, dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie.